raport NIK-u, nie mówię o tym, czy nie powinniśmy na niego patrzeć jako raport, który mówi o tym, że trzeba szybko zabezpieczyć energetycznie Polskę, tylko pokazuje nieudolność tego procesu. I coś w tym procesie powstawania tego terminalu i budowania i tej całej inwestycji nie zadziałało. I o tym jest ten raport, mam wrażenie. I zastanawiam się, co z tym możemy zrobić. Bezpieczeństwo energetyczne trzeba dokładać do tego ten nowy gaz skroplony. Nie mamy noża na gardle, to wszystko prawda. Nie, może nas już nie obowiązują ścisłe terminy, bo za chwilę gazu nam zabraknie. Ale raport pokazuje, że nie potrafiliśmy takiego procesu zrobić. Może nie jako jedyni na świecie, ale nam też nie wyszło. To jest problem. Oczywiście, pan redaktor ma rację. Oczywiście, że pan redaktor ma rację. To jest taka sytuacja, że jeżeli mamy nieudolny proces inwestycyjny, to przez przypadek nie rodzi on bardzo negatywnych skutków, dlatego że inne czynniki wystąpiły, które spowodowały, że ten proces uzależnienia energetycznego, gazowego od Rosji jest teraz mniejszy, tak? Ale przecież wcale tak nie musiało być. Nikt, rozpoczynając budowę gazoportu w Świnoujściu, nie wiedział wtedy, że tak będzie, że te rewersy powstaną, że no na przykład teraz niedawno przyjęliśmy zręby, czy Komisja Europejska przedstawiła plan wspólnej polityki energetycznej i tak dalej. My mamy problemy z dużymi inwestycjami infrastrukturalnymi. Tak zawsze było. Przypomnijmy sobie program budowy autostrad. W ostatnich 10 latach jest lepiej niż w pierwszych 15 latach po transformacji, bo wtedy to była kompletna katastrofa. My w ogóle mamy, jako Polacy, o wiele większą zdolność. Chociaż to w ciągu ostatnich 10 lat wyłożyliśmy naszą branżę budowlaną, budując autostrady. Ale ja mówię o wielkich projektach, ale one zostały zrealizowane z mniejszym lub większym. To jest problem z zarządzaniem firmami, tak? I to trzeba się spytać tych prezesów, bo przez zarząd jest odpowiedzialny za firmę, a nie ten, kto daje zlecenie tej firmy. Mieliśmy duże problemy. To się trochę albo znacznie poprawiło. Przypomnę duże projekty inwestycyjne na Euro 2012. Jakoś daliśmy radę. Tam były opóźnienia. Do czego pan zmierza? Zmierzam do następującej rzeczy. Coś w naszej organizacji, szczególnie w zakresie wydawania pieniędzy publicznych i organizowania inwestycji infrastrukturalnych, bo to jest i na poziomie samorządowym. To coś nie działa. Coś nie działa. Co trzeba z tym zrobić, żeby zadziałało? To jest moje pytanie. No, dużo rzeczy się poprawia w zakresie ustawy o zamówieniach publicznych, która... mamy jeszcze też wiele nieefektywnych rynków. Mamy prawo budowlane, które nie działa tak, jak powinno działać. No, pamiętajmy, że... Bo akurat teraz odchodzimy troszkę od NLG, tylko o projektach inwestycyjnych. Mamy takie, a nie inne sądownictwo i cały proces administracyjny i sądowniczy, który też opóźnia wiele decyzji. No po prostu służby państwowe muszą o wiele sprawniej funkcjonować i cały proces legislacyjny i funkcjonowanie i egzekwowanie prawa musi być.